Maryja. Idziemy do Jezusa, spotykamy Jego Matkę. Z nią raźniej iść do nieba. Ona jako zwykła dziewczyna stała się Matką Zbawiciela. Może patrzymy na nią czasem jak na odległą od nas królową. Spróbujmy to zmienić. Niech ona stanie się częścią naszego życia. Niech przyjaźń z nią będzie tym puzzlem, który ułożony w dobrym miejscu powoduje, że dalej układanka staje się łatwiejsza. W czasie konania na krzyżu Jezus wypowiedział swój testament. Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. Maryja stała się matką apostołów, a potem rodzącego się Kościoła. Sam Bóg dał nam kogoś, w kim możemy szukać ratunku. Maryja, Matka Kościoła, jest obecna w nim zawsze. Kocha każdego chrześcijanina. Opowiada się czasem historię, że Matka Boża za pomocą różańca wciąga do nieba ludzi, których święty Piotr inaczej by nie wpuścił. Choć jest to tylko bajka, ukazuje w pewien sposób, jak bardzo Matka Boża jest gotowa nam pomagać.